Musimy naładować baterię. Podłączamy baterię do ładowarki. Następnie podłączamy ją do gniazda sieciowego. Czas ładowania baterii to około 2 godziny. Naładowaną baterię instalujemy w dronie, wsuwając ją w prowadnicę. Montaż śmigieł. Każde śmigło ma swoje oznaczenie. Tutaj mam śmigło typu B oraz tutaj na ramieniu drona również jest znacznik typu B. Na drugim można zaobserwować, że jest znacznik typu A. Tym samym nie możemy przykręcić śmigła typu B w miejsce znacznika A, ponieważ taki montaż może zakończyć się wypadkiem, przewróceniem drona oraz jego uszkodzeniem. Śmigła montowane są w fajny sposób, tak jak w Fantomie na przykład 3 są one wkręcane. Kolejną rzeczą jest montaż osłon na śmigła. Aby to zrobić, należy najpierw odkręcić śrubki znajdujące się pod spodem. Zakładamy osłonę i ponownie dokręcamy śrubki. Kolejnym krokiem jest montaż płuc podwozia. Oczywiście możemy latać bez dodatkowych płuc podwozia, tych przedłużających, ale wtedy nie damy rady podpiąć kamery. Więc jeśli chcemy się pobawić, latać bez kamery, gdzie dron prawdopodobnie będzie latał jeszcze dłużej, będziemy mogli sobie używać go bez właśnie tych płuc podwozia. Aby zamontować płozy podwozia, należy włożyć płozy w uchwyt, następnie za pomocą dołączonych do zestawu śrubek przykręcić je do podwozia drona. Dobrze, płozy mamy dokręcone. Jak widzimy, dron stoi dużo wyżej, co pozwoli nam zamontować uchwyt do kamery. Może zajmijmy się teraz montażem kamery w uchwycie. Jak widzimy, uchwyt ma tutaj takie zabezpieczenie. Należy je otworzyć. Otwieramy uchwyt, wkładamy na niego kamerę. Tutaj jest miejsce na przycisk, czyli znajduje się z tej strony kamery. Czyli wkładamy kamerę w ten sposób. Zamykamy uchwyt. Uchwyt jest regulowany. Możemy zmieniać jego kąt. Zauważyłem też w uchwycie, że ma on wbudowany system antywibracyjny. Mamy zamontowaną kamerę w uchwycie, więc należałoby teraz zamontować kamerę z uchwytem w dronie. Więc tak, tutaj mamy takie zabezpieczenie. Należy je przesunąć do tyłu. W prowadnicę wsuwamy kamerę. Następnie zamykamy tutaj zamek. Jak widzimy, kamera jest zabezpieczona, nie powinna nam już wypaść. Dobrze, drona mamy przygotowanego do lotu. Teraz przydałoby się zająć się pilotem. Do pilota mamy dołączony uchwyt na smartfon. Wciskamy tą okrągłą końcówkę w prowadnicę. Okay, mamy. Następnie na antenę pilota nakładamy ten właśnie uchwyt. Do pilota dołączone są również nakładki na analogi. Tak one wyglądają. Wciskamy je tutaj. Można je również dokręcić dołączonymi śrubkami. Ja tego nie będę robił, robię to poglądowo. Jak widać, telefon możemy sobie śmiało włożyć do środka. Może jeszcze sobie sprawdźmy zasilanie pilota. Jest to 4 baterie typu AA. Zamontujmy sobie baterię i mamy sprzęt gotowy do lotu.